wspomnienie lata i rozgrzewająca moc. Konfitura czereśniowa z dodatkiem korzennych przypraw sprawdza się jako zamiennik cukru do herbaty czy farsz do naleśników. Wypróbujcie nasz przepis na kojącą słodycz na czas zimowej szarugi lub urozmaicenie letnich deserów. Zapraszamy! Dzień dobry. Bohaterem dzisiejszego odcinka Piwniczki Chomika są czereśnie, z których przyrządzimy aromatyczną konfiturę. A że czereśnie nie są zbyt intensywne w smaku, to aby nasza konfitura była bardziej wyrazista, zaostrzymy ją korzennymi przyprawami, czyli kardamonem i cynamonem. Potrzebujemy 3 kg czereśni, 2,5 szklanki cukru, 3 łyżeczek kardamonu i 3 łyżeczek cynamonu. Umyte czereśnie musimy najpierw pozbawić pestek. Najszybciej posłużyć się w tym celu drylownicą. Nasza drylownica jest bardzo praktyczna, posiada przystawkę mocującą, dzięki czemu jest stabilnie utrzymywana na blacie. Ma też pojemnik na pestki. Będziemy teraz drylować czereśnie. Wydrylowane czereśnie zasypujemy cukrem. Przykrywamy i odstawiamy na godzinę, wypuściły sok. Po godzinie czereśnie puściły nam już sok. Teraz będziemy wsypywać przyprawy. 3 łyżeczki cynamonu i 3 łyżeczki kardamonu. Garnek stawiamy na ogniu i będziemy gotować konfitury przez około godzinę, delikatnie mieszając, aby się nie przypaliły, ale też aby czereśnie się nie rozpadły. Po godzinie smażenia sprawdzamy konsystencję naszej konfitury. Czereśnie powinny być szkliste, powinny się lekko rozpaść. Nadmiar wody powinien odparować. Jeżeli uważamy, że konfitura nie jest jeszcze gotowa, dajemy jej więcej czasu. Nasza potrzebowała jeszcze 45 minut i w tej chwili jest już gotowa. Będziemy ją przekładać do słoiczków, które muszą być oczywiście umyte, wyparzone i ciepłe. Ja wybrałam sobie słoiczki o pojemności 300 ml, o bardzo oryginalnym kształcie, które występują w zestawie z zakrętkami z owocowym wzorem. Nakładam gorącą konfiturę. Najlepiej cały czas trzymać ją na ogniu. Zakręcam. Odwracam do góry dnem i w tej pozycji pozostawiam do całkowitego wystygnięcia. Z naszego przepisu otrzymaliśmy 6 słoiczków o pojemności 300 ml, wypełnionych przepyszną czereśniową konfiturą, która dodatkowi cynamonu i kardamonu zawdzięcza korzenny aromat i rozgrzewający charakter. Wszystkie artykuły, których użyliśmy do realizacji tego przepisu, mogą Państwo zakupić w naszej hurtowni i na www.chomik.pl. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.